Dziękujemy Ci za ten sukces. Mamy nadzieję, że to nie ostatni. Teraz widzę mistrzostwo. No, czekamy teraz na mistrzostwo. Wszystkiego najlepszego. Życzymy Ci samych sukcesów i zadowolenia. Dziękuję bardzo. Normalnie jak prezydent się czuje. Albo przynajmniej jak kamień stopu. Andrzej jest naszym przyjacielem, zresztą Kasia również. Od wielu lat obserwujemy ich wyczyny biegowe, właściwie Andrzeja. Kasia bardzo mocno go wspiera, a to w nas budzi podziw. Tak? Także chcieliśmy w jakiś sposób pokazać, że mu kibicujemy. Jedziesz na drugi koniec świata, ale to jest przyjemne teraz. Naprawdę, jak to mówią, well done, well done. Wszystkiego dobrego. Zawody były rozegrane 1 grudnia, skończyły się 2, trwały 24 godziny. Ojejku, pewnie o każdej godzinie można by powiedzieć bardzo, bardzo wiele. Wynik ostateczny to mój nowy rekord życiowy w biegu dobowym. To są biegi na pętli i chodzi o to, że w czasie 24 godzin mamy pokonać jak największą ilość kilometrów. Tym razem udało mi się zrobić 261 km, 278 metrów. Zważywszy na te warunki, które panują w tamtej części świata, wysoka temperatura, duża wilgotność. Tym razem o tej porze roku ta temperatura była nieco niższa niż zazwyczaj, ale wilgotność mimo wszystko była bardzo, bardzo wysoka. Dla nas Europejczyków to nie był plus. Andrzej Mazur prowadzi klub sportowy Sfora nie od dziś. Angażuje się w działalność sportową. Tak naprawdę z takim wielkim, z wielką charyzmą, jeśli chodzi o jednoczenie sobie i gromadzenie dzieci, które tak naprawdę, sami wiemy, tego ruchu na co dzień bardzo potrzebują. Odnosi na tym polu wielkie sukcesy, dzieciaki jakby przez to również, bo jest świetnym trenerem. Tutaj przy wsparciu małżonki, która jego supportem jest, która też jest obecna z nim na wszelkich zawodach. Staramy się ciągle też jakiś sport uprawiać, może nie w takim wymiarze jak Andrzej, ale czujemy tego ducha sportu, emocji, wysiłku. Wiemy, co to jest ten wysiłek, bo kilka razy byliśmy z nim na takim biegu 24 godziny. Wiemy, jakie to jest olbrzymie wyrzeczenie, jaka energia musi być z jego organizmu, z supportu wydobyta, żeby osiągnąć jakiś sukces. Fajnie z drużyną, kadrą narodową Polski wywalczyliśmy srebrny medal, czyli wicemistrzostwo świata. Indywidualnie mój wynik to 12 w kategorii mężczyzn, 11 i 3 miejsce jeszcze dodatkowo w kategorii wiekowej zająłem. Także cieszę się, że to tak się skończyło. Jak przy każdym biegu tego typu, to są problemy większe i mniejsze. Bo w ciągu tej całej doby, to, tak jak powiedziałem, można by było o każdej godzinie opowiadać długo, ale ważne, że ten wynik końcowy jest taki, jaki jest. Cieszę się bardzo. Zresztą takie powitanie, jakie mi zrządziliście, to że naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to. Jest to niesamowicie miłe. Siedzieliśmy cały czas na łączach i cały czas obserwowaliśmy online jego zmagania. No to no, nie było opcji. No, czekaliśmy tylko kiedy przyjedzie, kiedy wróci, żeby go przywitać jak najlepiej potrafimy. Odnosi wielkie sukcesy i tak naprawdę do tej pory nie było żadnego wyjazdu na zewnątrz, poza granicę kraju również, gdzie Andrzej nie odnosiłby sukcesów sportowych. Tak naprawdę tego wstydu ani razu nie przyniósł i zawsze wrócił zwycięsko z odznaczeniami i z medalami. Tym bardziej jesteśmy dumni jako mieszkańcy Bojana, również ja jako sołtys, mając taką osobę, która krzewi i kultywuje ducha sportu.